Cześć, witajcie na kolejnym odcinku poleceń książkowych. Dzisiaj przygotowałam kolejne trzy, o których chcę Wam opowiedzieć. Pierwsza to autoterapia, druga książka nawyk osiągania i trzecia książka porozumienie bez przemocy. No to lecimy. Pierwsza książka, o której chcę Wam opowiedzieć, właśnie ją skończyłam czytać, to książka Magdaleny Staniek, Autoterapia, pokonaj problemy, stres i lęki. To jest taki, ja bym powiedziała, taki poradnik, trochę narzędziownik terapii poznawczo-behawioralnej. To znaczy, cała książka jest podzielona na dwie części, składa się z pierwszej takiej dużo mniejszej części. Myślę, że jakieś 10-15% tej książki to jest takie wprowadzenie teoretyczne, takie pokazanie takiego backgroundu, skąd ta terapia poznawczo-behawioralna się wzięła, jak właściwie skąd ewoluowała. Trudne słowo. Twórcą terapii poznawczo-behawioralnej był Aaron Beck, który właśnie połączył takie dwa podejścia, to poznawcze i behawioralne. Poznawcze, czyli to, w jaki sposób postrzegamy, rozumiemy i interpretujemy świat. Czyli to, co jest takie związane z umysłem, takim myśleniem rozumowym. I behawioralne, czyli zachowaniowe, czy nasze właściwie zachowania, czyli to, w jaki sposób zachowaniem odpowiadamy właśnie na tą poznawczą część, czyli na to, jak postrzegamy świat. Dużo tutaj właśnie jest o tym, jak ta terapia działa i dlaczego ona działa. Właściwie terapia poznawczo-behawioralna jest jedną z najbardziej poznanych, najbardziej tak sprawdzonych naukowo, dużo różnych doświadczeń było prowadzonych i udowodnionych w związku z tym naukowo, że działają. Ja ją widzę tak, jako taką bardzo praktyczną metodę działania, bo ona właśnie odnosi się do praktyki, do działania, do funkcjonowania. Tutaj znajdziecie ćwiczenia, oprócz tego wprowadzenia takiego teoretycznego i przyczynowo-skutkowego, znajdziecie mnóstwo przykładów takiej też trochę autodiagnozy, a potem ćwiczeń, które możecie samodzielnie wykonywać, koncentrując się na kilku takich najważniejszych problemach, z którymi ludzie się głównie mierzą, czyli lęk, gniew czy agresja, co tutaj jeszcze mamy, stres, tutaj mamy na pewno relacje, czyli jak radzić sobie w relacjach, niska samoocena, radzenie sobie ze złością, już mówiłam, z gniewem, ze złością i niepowodzeniami, ale też depresja. Oczywiście mówimy tutaj, jeśli mówimy o tej autoterapii, czyli takich działaniach samopomocowych, to mówimy zawsze o sytuacjach, w których nie jest to jakaś taka naprawdę poważna, chorobowo chociażby sytuacja, w której naprawdę trzeba się zwrócić do specjalisty, ale taka sytuacja, w której gdzieś odczuwamy jakieś takie niedostatki albo jakieś trudności w funkcjonowaniu codziennym i czujemy się też na sile, żeby sobie tutaj na bieżąco samemu też pomagać, po prostu jakoś działać, wprowadzać jakieś zmiany praktyczne. Więc wtedy warto sięgnąć tutaj i zajrzeć, co ta książka oferuje. Ta terapia poznawczo-behawioralna opiera się, ja już kiedyś o niej mówiłam w takiej książce Umysł ponad nastrojem. Polecam, żeby do niej też wrócić. Ona się opiera na takich podstawowych zasadach, na tym, że to, jakby z czym się wiąże funkcjonowanie nasze jako człowieka, to myśli, to jak myślimy o sobie, o świecie, to emocje, czyli co czujemy w związku z tym też, co myślimy, a do tych myśli jeszcze bym doczepiła przekonania, czyli to, jakie mamy zakorzenione, wkorzenione w siebie te przekonania o sobie, o świecie, o innych ludziach i tym się kierujemy, no i też nasze zachowanie, czyli jak się w związku z tym, co myślimy, jakie mamy przekonania i co czujemy, co odczuwamy na poziomie emocji i uczuć, co w związku z tym robimy, czyli jakie są też nasze zachowania. I ta triada to jest właśnie taka triada
poznawczo-behawioralna oczywiście jest umiejscowiona w otoczeniu, w tym, co nas otacza, tak? Tutaj trochę też o tym jest, więc warto zajrzeć i się do tego z tym jakoś zapoznać. Ja sobie tak myślę, jak czytam tą książkę, czytam poprzednią i jakby wgłębiam się też w tą terapię poznawczo-behawioralną, to ja sobie tak myślę, że ona jest właśnie bardzo podobna do coachingu. Dlaczego? Dlatego, że opiera się po pierwsze na rzeczywistości, na tym, co naprawdę jest, nie na wyobrażeniach, tylko pozwala zejść tak mocno na ziemię, stanąć mocno na dwóch nogach, rozejrzeć się dookoła i zobaczyć, ok, jak jest, jak mi jest, jak jest dookoła, jak się czuję, czego chcę, co muszę konkretnie zrobić w związku z tym, czego chcę, czyli żeby dojść tam, gdzie chcę. Co już w sobie mam, czyli jakie zasoby w sobie mam, jakie możliwości mam, a czego jeszcze nie mam, czego jeszcze potrzebuję, po co potrzebuję sięgnąć i rozpoznać, gdzie mogę po to sięgnąć, no i ustalić plan działań, ustalić plan każdego kolejnego, drobnego nawet kroku, no i wdrożyć i zacząć działać. Więc takie są podstawowe zasady tej terapii poznawczo-behawioralnej, dlatego ja sobie myślę, że to jest bardzo podobne do coachingu, bo w coachingu mówimy dokładnie o tym samym, tak? Czyli rozpoznaj siebie, zobacz, jak ci jest, zobacz, czego potrzebujesz, czy już masz to, czego potrzebujesz. Jeśli tak, to ok, to jakby doceń to też, zauważ, a jeśli nie, to zastanów się, co się albo po pierwsze, co się, jeżeli już próbowałeś, czy próbowałaś to osiągnąć, to co się wydarzyło, że się nie udało tego osiągnąć, a jeśli jeszcze żadnego działania nie podejmowałaś, czy nie podejmowałeś, no to co musisz zrobić, żeby być tam, gdzie chcesz? Jakie działania musisz wykonać? Jakich zasobów potrzebujesz? I czy już je masz w sobie? Albo inaczej, dużo z nich jednak mamy w sobie, tylko kwestią jest odkrycie tych zasobów w sobie. A jeżeli nie, no to poszukać gdzieś, po jakie zasoby zewnętrzne mogę sięgnąć i ustalić plan działania. I właściwie tu powinno być teraz to i działać, i wdrażać to działanie. Tak jak mówiłam, tutaj jest kilka rozdziałów, jeśli chodzi o te tematy, do których możemy sięgnąć, w których możemy sobie poradzić, czy to stres, czy jakieś radzenie sobie ze złością, czy z relacjami. I krok po kroku jest pokazane, w jaki sposób to robić, czyli że trochę tak jak właśnie opowiadałam przed chwilą, jak w coachingu, czyli najpierw rozpoznać siebie, rozpoznać to, gdzie jestem, czego potrzebuję, na przykład stres, tak? Jeżeli mam trudności w radzeniu sobie ze stresem, no to najpierw tak naprawdę muszę rozpoznać, tu trzeba by było jeszcze zahaczyć o całą teorię stresu, która jest przeogromna, ale w tym podejściu poznawczo-behawioralnym i też w podejściu tym coachingowym stres jest widziany jako stosunek wymagań tych zewnętrznych, środowiska albo naszych wewnętrznych, jakie sobie stawiamy, do zasobów, jakie mamy do realizacji tych wymagań. No więc pierwszym krokiem jest właśnie rozpoznanie. Jakie są to wymagania, jakie ja sobie sama stawiam wymagania, czy jakie ty sobie sam stawiasz wymagania, czy sama jakie sobie sama stawiasz wymagania i jakie masz w związku z tym zasoby, albo jakie wymagania stawia ci środowisko, nie wiem, szef pracy, partner, rodzice, dzieci, które wychowujesz, tak? W zależności od jaka sytuacja jest akurat tą, z którą trudno jest ci sobie poradzić, która cię stresuje. Kolejny krok to podejście do tego stresu, spojrzenie na niego jako coś, z czym, co staje przed tobą, z czym musisz sobie poradzić. I tutaj te style radzenia sobie ze stresem, mówimy, że są trzy takie różne. Jeden to jest taki, że koncentrujemy się na emocjach, czyli koncentrujemy się na tym, jak ja się czuję, tak? Jak ta sytuacja stresująca, na przykład ten wymagający bardzo szef w pracy na mnie działa, co we mnie powoduje, jakie emocje się we mnie pojawiają i co ja z tym robię, tak? Czyli koncentrowanie się na emocjach. Drugi sposób to jest koncentrowanie się na unikaniu, czyli czy czasami nie jest tak, że zaczynam unikać sytuacji, które mnie stresują po to właśnie, żeby na przykład nie zmierzyć się z tymi trudnymi emocjami, co powoduje, że ja wcale tej sytuacji stresującej nie rozwiązuję.
ja tego problemu nie rozwiązuję, tego wyzwania nie rozwiązuję, ja go tylko unikam. Okej, okay, unikam negatywnych emocji, które mogłyby się z tym wiązać, ale problem gdzieś tam zawsze z boku zostaje, tak? Ta sytuacja, jeżeli się z nią spotkam, nawet niespodziewanie, to wciąż będzie mnie stresowała. No i trzecie podejście, tak naprawdę najbardziej skuteczne i zalecane tutaj i w tej terapii poznawczo-behawioralnej i właśnie zalecane w coachingu, to koncentrowanie się na zadaniu, czyli na tym, okej, okay, stresuje mnie sytuacja w pracy, tak? Stresują mnie na przykład zbyt duże wymagania, nie wiem, szefa wobec mnie albo jakiegoś przełożonego wobec mnie. No więc patrzę na tą sytuację jako na zadanie. Okej, okay, ono już jest, ta sytuacja już jest i co mogę z tym zrobić? Czy mam jakieś dodatkowe zasoby, po które mogę sięgnąć? Czy nie mam? Jeśli nie mam, no to co w związku z tym mogę zrobić? Czy być może mogę zareagować w jakiś inny sposób? Mogę porozmawiać może z tym szefem na przykład, że nie wiem, te wymagania są zbyt duże albo zbyt dużo obowiązków. Już tutaj nie wdajemy się w szczegóły, tak? Ale patrzymy na tą sytuację stresującą jako na zadanie, które biorę sobie od razu, nawet tak rękę wstawiam, biorę i chcę się nim zająć, chcę je rozwiązać. No i szukamy właśnie, szukamy, rozpoznajemy teren, ustalamy te działania krok po kroku, co powinnam zrobić, czy co powinienem zrobić i wdrażamy i zaczynamy działać. Także bardzo praktyczne podejście do rozwiązywania różnych problemów, czy to jest problem właśnie ze stresem, czy problem z emocjami, czy trudności w radzeniu sobie z, nie wiem, ze złością, z lękiem, z niską samooceną, czy też trudności w radzeniu sobie na przykład w relacjach z bliskimi osobami, w relacjach z partnerem, z partnerką, z dziećmi, z rodzeństwem, z rodzicami, ze znajomymi, tak? Warto sięgać po takie narzędzia, które można zastosować już tak naprawdę od dziś. Od dziś zrobić jakiś jeden mały krok i zobaczyć, co to tak naprawdę zmieni. Jak się zmieni moja sytuacja, jak się zmieni moje odczuwanie też danej sytuacji. Także polecam sięgnąć do książki, polecam sięgać po takie samopomocowe, ale sprawdzone, takie rzeczowe metody, nie na zasadzie poradników, 5 kroków do czegoś i 5 kroków do radzenia sobie, nie wiem, z trudnym partnerem i już wszystko jest pięknie. Nie, takie naprawdę rzeczowe, które pozwalają Wam stanąć mocno na dwóch nogach i zrobić realne kroki w Waszym realnym, prawdziwym życiu. Że zaglądnijcie, jeśli czujecie, że potrzebujecie. Druga książka, o której chcę Wam dzisiaj powiedzieć, to książka pod tytułem Nawyk osiągania. Z podtytułem Odrzuć myślenie życzeniowe, zacznij działać i przejmij kontrolę nad swoim życiem. Brzmi tak trochę kosmicznie, ale znowu jest bardzo praktyczna. Trochę inne podejście do tego, jeżeli ktoś się boi podejścia takiego, no właśnie, zahaczającego o jakąś terapię, nawet, wiecie, autoterapia, więc ma już w sobie terapia. Są tacy, którzy nie lubią takiego podejścia, no to jest takie bardzo praktyczne podejście. Autor, czyli Bernard Roth, jest profesorem i dyrektorem w Instytucie Projektowania Hasso-Plattnera. Jest to też nazwane D-School na Uniwersytecie Stanforda. I on tak naprawdę jest specjalistą, zajmuje się kinematyką i robotyką, ale jest też autorem koncepcji takich kreatywnych warsztatów, Creativity Workshops, i to jest takie jego autorskie podejście do, właściwie można powiedzieć, eksperymentalna technika nauczania, oczywiście studentów, ale też kadry naukowej, różnych przedsiębiorców, specjalistów. Polecam zajrzeć i troszeczkę się też dowiedzieć w tym temacie. Natomiast co w tej książce? Okej, w tej książce może najpierw zapytam tak. Ile razy zdarzyło Wam się próbować coś osiągnąć, robić jakieś plany, robić jakieś działania, próbować gdzieś dojść, próbować coś zrobić, no ale się nie udawało. Próbować, nie wiem, rzucić palenie, próbować schudnąć, próbować zarabiać więcej, próbować poprawić relacje z dziećmi, próbować, nie wiem, mniej krzyczeć na dzieci i tak dalej, i tak dalej. No i się nie udaje.
Każdy pewnie odnajdzie takie doświadczenie w swoim życiu. I pytanie jest takie. Czy wiecie, dlaczego tak się stało? Czy wiecie, dlaczego się nie udało? Czy zadaliście sobie takie pytanie właśnie, dlaczego się nie udało? Czy zadaliście sobie trochę takiego wysiłku i zbadaliście, jakby przejrzeliście tą drogę wstecz waszego działania i przyjrzeliście się krok po kroku własnym działaniom i sprawdziliście, dlaczego to nie działa? Okej, co się musiało wydarzyć po drodze, że to nie działa? Że to nie zadziałało? Czy zrobiliście tak? Czy odkryliście to, co poszło nie tak po to, żeby następnym razem to poprawić? Jeśli tak, to super. To jakby róbcie tak dalej i odkrywajcie to i poprawiajcie. A jeśli nie, no to tak naprawdę jesteście w sumie w punkcie wyjścia. Próbowaliście coś zrobić, nie udało się. Najprawdopodobniej zarzuciliście i stwierdziliście, to się już nie uda. I w jednym i w drugim przypadku chcę Wam powiedzieć, że osiąganie tych celów, czy tych naszych zamierzeń, realizacja tych planów, czyli w ogóle samo osiąganie jest tak naprawdę, można by sobie to porównać do mięśnia, jest tak naprawdę jak mięsień, czyli wymaga ciągłego działania, ciągłej, rzetelnej, nakierowanej na cel, takiej sensownej, skoncentrowanej i nawykowej pracy. Tak, osiąganie jest nawykiem, czyli osiąganie, realizacja pewnych rzeczy jest, można powiedzieć, skutkiem pewnych dobrych nawyków, tak? Co to znaczy? To znaczy, że każdy z nas ma w sobie tak naprawdę tą zdolność do realizacji swoich planów i zamierzeń, do osiągnięć, do tego, żeby wprowadzać w życie jakieś zmiany takie pozytywne, takie, których chcemy, bo wiemy, że one będą dla nas korzystne. To, czego potrzebujemy, to po pierwsze wiedzieć, czego chcemy. Po drugie, potrzebujemy wiedzieć, rozpoznać, jak to zrobić. No i trzecia rzecz, to potrzebujemy nauczyć się, jak wprowadzać te dobre, pozytywne, prowadzące nas do osiągnięcia zamierzonych rezultatów, nawyki. Nawyki, czyli po prostu takie, no te drobne kroki, te drobne, codzienne działania, które doprowadzą nas do realizacji celu. No, to wszystko tutaj jest w tej książce. Sporo tutaj też jest o takiej, o odkrywaniu takiej siły wewnętrznej, odwagi do tego, żeby działać, żeby sobie właśnie to planować. Dużo tutaj też jest o kreatywności, w ogóle o nawykach, o myśleniu, o myśleniu takim i autor też na tym pracuje jakby zawodowo, te warsztaty kreatywności też są o to oparte i tutaj też o tym jest, czyli o myśleniu projektowym. To jest też podstawa szkolenia w tej D-School, czyli w tym Design School, czyli Instytucie Projektowania na Uniwersytecie Stanforda, czyli to myślenie projektowe zaczerpnięte właśnie z obszaru, z tej dziedziny designu, czyli takiego stricte projektowania produktów i też usług, zaczerpnięte jako metoda, którą można wprowadzić w każdej dziedzinie życia. Łącznie z dziedziną taką prywatną, tak? Czyli tutaj wykorzystujemy to myślenie projektowe do takiego udoskonalenia własnego życia, do tego, żeby radzić sobie z problemami, żeby dochodzić właśnie tam, gdzie chcemy, żeby realizować swoje zamierzenia i cele. I fajnie, tak lekko napisana książka, także polecam, żeby sięgnąć, jeśli chcecie odkryć to, co Was tak naprawdę powstrzymuje przed tym, żeby osiągać Wasze cele. Znajdziecie tutaj różne ćwiczenia, podpowiedzi też, takie, które Wam pomogą określić, w jaki sposób rozpoznać i ominąć różne przeszkody, które stoją na drodze do realizacji Waszych celów. I przede wszystkim, myślę, że to jest taki też punkt wyjścia, ta książka i to, co tutaj jest też zawarte, i to jest też to, co ja jakby cały czas powtarzam, punktem wyjścia jest rozpoznanie siebie, poznanie siebie. Poznanie swoich pragnień, swoich motywacji,
to, dlaczego działamy, co nas motywuje, czego chcemy i dlaczego nie działamy, co nam przeszkadza albo co stoi nam właśnie na tej drodze. I tak naprawdę to wszystko jest po to, żeby co? No, żeby wprowadzać taką równowagę wewnętrzną, takie poczucie samorealizacji, poczucie, że macie wpływ na swoje życie, że odkrywacie tą odwagę do bycia sobą, do sięgania po to, czego chcecie i tak naprawdę tak to, o czym ostatnio też powtarzam coraz częściej, to jest taki sposób do tego, żeby wziąć swoje życie w swoje ręce. Nie oddawać tego wpływu ani losowi, ani innym ludziom, często przypadkowym, tylko wziąć je w swoje ręce. Zobaczyć, czego chcę, kim jestem, czego chcę, czego potrzebuję, jak mogę to zrobić, w jaki sposób mogę osiągać te swoje cele, w jaki sposób mogę realizować te potrzeby, odpowiadać na własne potrzeby. No i wszystko tak naprawdę po to, żeby no właśnie, żeby żyć lepszym życiem, żeby odnajdywać w sobie taką równowagę wewnętrzną i poczucie spełnienia. I ta książka da Wam sporo narzędzi do przyjrzenia się sobie, do, no właśnie do tego, żeby spojrzeć być może na własne życie jako projekt i wprowadzić te zasady myślenia projektowego no właśnie we własne, takie prywatne życie. Także polecam. I trzecia książka, o której chcę dzisiaj opowiedzieć, to książka, myślę sobie, że już dość popularna, Porozumienie bez przemocy, czyli o języku życia. I tutaj takim podtytułem, właściwie nie podtytułem, tylko taką recenzją. Ta książka może zmienić świat, co więcej, może zmienić Twoje życie, więc gorąco polecam. Autorem tej książki jest Marshall Rosenberg, który jest autorem właśnie tej metody, tego sposobu porozumiewania się, który jest zawarty w tej książce, czy porozumiewanie się bez przemocy. Możecie też się spotkać z taką anglojęzyczną nazwą, czyli NVC, Nonviolent Communication. Też bardzo często ten skrót jest używany. Marshall Rosenberg, niedawno zmarł, kilka lat temu zmarł, bardzo ceniony amerykański psycholog, mediator, nauczyciel, twórca przede wszystkim tej metody, ale też popularyzator tej metody porozumiewania się bez przemocy. I zanim powiem dla tych, którzy jeszcze się nie spotkali, czym jest ta metoda, to zrobię takie wprowadzenie. Większość z nas tak naprawdę do tej pory była wychowywana, kształcona też i wychowywana w rodzinach i kształcona przez szkołę i przez kulturę i przez społeczeństwo do rywalizacji, do tego, żeby być lepszym, żeby być mocniejszym, żeby stawiać diagnozy, żeby oceniać, żeby krytykować, żeby myśleć i komunikować się z innymi, używając takich kategorii, używając takiego sposobu dzielenia też ludzi i sytuacji na kategorie dobry, zły, coś jest okej, albo coś jest nie okej, tak? Coś jest białe i czarne. Czyli, że mamy tylko dwie kategorie. Jedna jest no właśnie dobra, a druga jest zła. Jest to dość takie rygorystyczne podejście, bo pomiędzy nie ma nic, nie ma żadnej szarości, to po pierwsze, a po drugie, no to podejście i ta metoda, tak jak powiedziałam, większość z nas nią była wychowywana i ta metoda powoduje tak naprawdę trudności w relacjach, powoduje konflikty i trudność, albo wręcz nawet nieumiejętność rozwiązywania tych konfliktów, wychodzenia z trudnych sytuacji, które oczywiście, absolutnie, konflikty, trudne sytuacje, stresujące sytuacje będą zawsze. Będą się nam przydarzały zawsze. No takie jest życie, tak? Chodzi tylko o to, żeby umieć dobrze, konstruktywnie, zdrowo wychodzić
z tych trudnych sytuacji, z tych konfliktowych sytuacji, z tych stresujących sytuacji. Ten stary, że tak nazwę, to model wychowania, który, tak jak mówiłam, uczył nas, jakby prowadził nas do tej rywalizacji, do takiego definiowania, że coś jest albo dobre, albo złe, no nie przynosi nam takich rezultatów, nie daje nam takich narzędzi do dobrego komunikowania się, do dobrej współpracy i takiego współżycia z innymi ludźmi. Wręcz prowadzi nas do tego, że wchodzimy w konflikty, w których potem tkwimy na długo, bo nie potrafimy z nich wybrnąć, że wchodzimy w relacje niedobre dla nas, albo nie umiemy pracować czy podtrzymywać dobrych relacji, nie umiemy tworzyć dobrych relacji z innymi. No i tak naprawdę nie mamy narzędzi do tego, żeby działać inaczej. Nawet jeżeli już czujemy, że coś jest nie okej, tak? Że ten konflikt jest nie okej, że chcielibyśmy z niego w jakiś inny sposób wybrnąć niż do tej pory, no to w tym podejściu takim rywalizującym, oceniającym, krytykującym, nie mieliśmy do tego narzędzi, żeby z tego wybrnąć w dobry, zdrowy, konstruktywny dla obu stron i budujący taki sposób. No więc ta metoda porozumienia bez przemocy jest czymś więcej niż taką jakby techniką tego, jak się komunikować z innymi. To nie jest tak, że tutaj mamy zestaw narzędzi, które nam powiedzą, ok, musisz zrobić tak i tak, jest taka i taka technika. W ten i w ten sposób się odezwij, w ten i ten sposób zadziałaj. Masz trzy sposoby na to, żebyś dojść do rozwiązania konfliktu. Nie. Tutaj musimy znowu wrócić do podstaw. Do podstaw, myślę sobie, takiego nawet naszego człowieczeństwa, tego, czego potrzebujemy w komunikacji z innymi. A to, czego potrzebujemy, to uważność, to taka akceptacja i szacunek. I to są podstawy tej metody porozumienia bez przemocy, właściwie powrót do podstaw, tak? Czyli tutaj dostaniemy taką jakby nową drogę do tego, w jaki sposób zmienić ten nasz taki wpojony nam, oceniający sposób myślenia na taki, który będzie budował wartościowe relacje. No czego do tego potrzebujemy? Tak jak powiedziałam, uważności, akceptacji i szacunku. I to są takie podstawy, ale jeszcze jakby taka druga noga podstaw tej metody, tego NVC, czyli porozumienia bez przemocy, to jest odwoływanie się do naszych potrzeb i do uczuć. Czyli jakbyśmy się przyjrzeli tym sytuacjom konfliktowym, tym, w których gdzieś teraz jesteśmy, bywamy, tak? I gdybyśmy tak naprawdę znaleźli w sobie taką umiejętność zajrzenia w siebie i zastanowienia się, o co mi tak naprawdę chodzi. Mi, nie tej drugiej stronie, bo drugiej strony nie jesteśmy w stanie zrozumieć, tak? Nie jesteśmy w stanie zajrzeć w nią, jesteśmy w stanie zajrzeć tak naprawdę tylko w siebie. O co mi chodzi? Co się takiego dzieje w tej sytuacji konfliktowej? Dlaczego ja się na przykład przy czymś upieram? Dlaczego taka albo inna sytuacja, takie albo inne podobne sytuacje wywołują we mnie złość? Wywołują we mnie gniew, z którym nie mogę sobie poradzić. I gdybyśmy tak pogrzebali, odkryli, wiecie, warstwa po warstwie, to doszlibyśmy do tego, że to się tak naprawdę opiera o potrzeby, o to, czego potrzebujemy. I poprzez uczucia, czyli poprzez uczucia, które obserwujemy też w zachowaniach, jakby zachowanie jest wyrazem też tego, czego czujemy, dajemy sygnał światu, ale też sami wyrażamy, czy nasze potrzeby są zaspokajane, czy nie. Czyli jeżeli w sytuacji na przykład relacji z partnerem zachowuje się w sposób bardzo często na przykład agresywny albo jakiś wybuchowy, jeśli się temu przyjrzę, to być może odnajdę to, że pod spodem tego, dlaczego się tak zachowuję, dlaczego w taki sposób wyrażam swoje emocje, jest na przykład jakaś niezrealizowana potrzeba w tej relacji, albo potrzeba, którą mogłabym też zrealizować gdzieś indziej, tak?
ale że gdzieś za tym stoi potrzeba. I ta złość jest tak naprawdę na niezrealizowaną potrzebę. Jakby to jest ta tęsknota za realizacją tej potrzeby. I jeżeli w ten sposób przyjrzymy się sobie i sytuacjom, relacjom i temu, w czym się czujemy dobrze, ale też temu, w czym się czujemy źle, to odnajdziemy właśnie te potrzeby. I tutaj nawet jest taka lista uczuć i potrzeb, można po nią sięgnąć, można się przyjrzeć, jak się zachowujemy, jakie uczucia się w nas pojawiają wtedy, kiedy nasze różne potrzeby czujemy, że są wyrażane i zaspokajane przez nas samych najczęściej, kiedy tworzymy okoliczności i sytuacje, w których możemy o nie zadbać i wtedy, kiedy nie są zaspokojone, nie są zadbane te nasze, nie są zaopiekowane te nasze potrzeby, tak? I nie mam tutaj na myśli zaspokajania tych potrzeb przez innych, to znaczy ja potrzebuję być, nie potrzebuję poczucia bezpieczeństwa, więc ty to mi zapewni. Tylko mówię o takich, znowu o poczuciu wpływu, o tym, że to ja mam wpływ na to, w jaki sposób kreuję to własne życie, żeby moje potrzeby mogły być realizowane. Czyli znowu punktem wyjścia jestem ja i mój wpływ na moje życie, które tworzę. Na ten projekt, chociażby życie, o którym mówiłam przy okazji poprzedniej książki. Jeszcze tylko dodam na przykładzie tej książki o tym, że w tym porozumieniu bez przemocy, w tym języku życia, o którym tutaj mówi Marshall Rosenberg, jest mowa o takich dwóch sposobach, że jako ludzie porozumiewamy się na dwa sposoby. Albo mówimy językiem szakala, albo mówimy językiem żyrafy. Język szakala to jest właściwie to, o czym powiedziałam, że do tej pory byliśmy tego uczeni. Czyli szakal to jest taki drapieżnik, taki, który chce zawsze mieć rację, chce zawsze zwyciężać. Jest bardzo taki silny, kontrolujący, porównujący, analizujący, oceniający. To jest jego język. On tak się komunikuje. No i nie trudno sobie wyobrazić, że to jest język, który bardzo łatwo powoduje konflikty. I dwa, bardzo trudno z tych konfliktów wyjść. Bardzo trudno znaleźć porozumienie z tą drugą stroną, jeśli jesteśmy w takiej pozycji. No i ten drugi sposób, ten drugi język, to język żyrafy. Czyli żyrafa, w związku z tym, że jest większa, wyższa, ma długą szyję, patrzy na świat trochę z góry, więc ma inną, ma szerszą perspektywę. Jest bardziej taka spokojna, łagodna, bardziej wyważona i ona, czyli ten język nam żyrafy pozwala nam mówić językiem naszych uczuć i potrzeb. Tego, czego potrzebuję, jak się czuję. W związku z tym na przykład, jak ty się zachowałeś, tak? Jak na mnie nakrzyczałeś. To nie odpowiadam od razu krzykiem, agresją na agresję, tylko mogę złapać ten oddech i mogę się zatrzymać i opowiedzieć, jak to, jak ty się zachowałeś wobec mnie, czy zachowałaś, wpłynęło na mnie. Jak ja się w związku z tym czuję? Jakie emocje, jakie uczucia to we mnie powoduje? Jest to taki język, który zawiera w sobie właśnie szacunek, tą empatię, taką uważność na drugą osobę, ale też na siebie, zobaczcie. Szacunek do siebie, empatia do siebie, uważność na siebie, na to, jak ja się czuję z tym, z tą sytuacją na przykład, w której się znalazłam. To jest taki język otwarcia, ale też zrozumienia siebie, innych i otwarcie na współpracę. Czyli taki bardzo miękki, plastyczny, elastyczny, bym powiedziała może bardziej, sposób komunikowania się z innymi. Warto po to sięgnąć, jeśli jeszcze tego nie znacie, to jest taka Biblia, taka podstawa tej metody NVC, czyli Nonviolent Communication, albo inaczej porozumienia bez przemocy. Polecam, żeby zajrzeć. Trzy książki, już o nich opowiedziałam. Podsumujemy, o czym dzisiaj było. Dzisiaj było o autoterapii, że są sytuacje, są metody, są sposoby, są takie małe kroki, które możemy zrobić już dziś, po to, żeby poczuć się lepiej. Spróbuj. Nie tylko o tym pomyśl, ale spróbuj, wdrażaj te małe kroki, wdrażaj te działania i patrz, jak to na ciebie działa. Patrz, jak to zmienia twoje samopoczucie. Patrz, jak to zmienia twoje funkcjonowanie też w otoczeniu. Sięgaj po małe rzeczy, które pomogą ci zmienić
sytuacji już teraz. Druga książka, ten nawyk osiągania, o tym, że możemy pracować i że właściwie ta praca nad osiąganiem naszych zamierzeń, naszych celów, to jest droga poprzez wyrabianie sobie tych dobrych, skutecznych, działających nawyków. Nic tak naprawdę innego. Działaj i myśl projektowo. No i trzecia książka, o której dzisiaj opowiadałam, to Porozumienie bez przemocy, czyli nowe narzędzie do komunikowania się z innymi, nowy sposób komunikowania się z innymi po to, żeby żyło nam się lepiej, żeby żyło nam się po prostu fajniej, sympatyczniej, żeby rozwiązywać konflikty, ale też dbać o siebie i działać tak, żeby właśnie realizować swoje potrzeby, żeby opiekować się swoimi potrzebami, też po prostu opiekować się sobą. Także polecam te trzy książki. Każda z nich, zobaczcie, każda z nich jest inna, ale każda z nich jest taka bardzo praktyczna. Każda z nich ma podłoże teoretyczne, ma ugruntowaną taką bazę sprawdzonych doświadczeń i działań, ale przede wszystkim daje nam narzędzia, przede wszystkim daje nam sposoby działania. Nie tam pięć sposobów na coś i pięć sposobów na to, jak będziesz i będziesz już szczęśliwa, na to, jak się czuć szczęśliwym czy szczęśliwą. Nie. To jest trochę taka głębsza, ale bardziej zindywidualizowana droga, tak? Czyli zacznij od siebie. Każda z tych trzech książek mówi: przyjrzyj się sobie, zacznij od siebie, zajrzyj w siebie, zobacz, kim jesteś i czego potrzebujesz. I wtedy będziesz miała szansę, czy będziesz miał szansę, no zobaczcie, no wziąć swoje życie w swoje ręce, tak naprawdę, żyć swoim życiem i dążyć do takiego poczucia, że jest po prostu dobrze, że czujesz się dobrze, że czujesz równowagę wewnętrzną, czujesz sens, sens działań, takie poczucie sensu się w tobie pojawia. Polecam zajrzeć do każdej z tych książek, polecam polecić komuś, jeśli czujecie, że ktoś mógłby potrzebować. Czekam na komentarze, na lajki i subskrypcje i zapraszam już dziś do kolejnego filmu, do kolejnych książek. Dzięki bardzo za dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć.